Do dzisiaj się ludzie sprzeczają, czy PRL było najlepszym ustrojem na świecie. Najlepsze czasy polskie. Ja się w tym ustroju wychowałem. Do 33 roku życia byłem w tym ustroju. Zanim wyjechałem, proszę Państwa, jeżdżę po świecie i mogę porównać. Rzeczywiście, potwierdzam. Były to najlepsze czasy polskie. Żywność wspaniała. No pod koniec tam braki były, no bo embargo amerykańskie. No to rozumiemy, proszę Państwa, jak zająłem, pamiętam, ziemię, pół hektara. No to nikt się temu nie dziwił, bo to było narodowe, nie państwowe. Do narodu należało. Trzymałem do końca tą ziemię. Były też wady. Nie myślę, że tak było słodko, że wszystko było cacy-cacy. Brakowało mieszkań na przykład. Trzeba się było budować i nie było zasiłków. Ale to był ustrój raczej w kierunku prawicy szedł. Raczej. Nie w komuny, proszę Państwa. Nie mylcie PRL z komuną, bo tak nie było. Komuna była tylko do 1956 roku, a potem zaczęło się coś zupełnie innego. Polska Ludowa.